Hej, z tej strony Bachus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym zaprezentuję wam bardzo fajny glitch, który pozwoli wam latać toreadorem. Tak jest, ale najpierw pokażę wam ogólnie, czym jest toreador, jakie atrakcje nam oferuje, powiedzmy. Więc jest boost i właśnie on pozwoli nam latać, ale ten boost polega na tym, że jeżeli go używamy, to bardzo szybko się ładuje, ale musimy dotknąć ziemi, żeby nam zaczął się ładować, nie? Czyli po prostu jeżeli jesteśmy w powietrzu, na przykład sobie, nie wiem, teraz użyjemy, o i polecimy, to zobaczy, że boost się nie ładuje, nie? Więc przypał. Musimy dotknąć ziemi, żeby ten boost zaczął nam się ładować. Dopiero teraz zobaczy, że pasek idzie tam w dolnym lewym rogu, ten żółty pasek. To jest właśnie ten pasek od boosta. Jest też opcja transformacji w łódkę. Możemy sobie pływać i pod wodą możemy sobie tego boosta używać, nie? Jak jesteśmy w wodzie, to nam się ładuje. Teraz nie jestem w wodzie, więc się ten boost nie ładuje. Oj. No i teraz jak zrobić tak, żeby kurde tym pojazdem sobie jakoś fajnie polatać, nie? No bo no taki efekt możemy uzyskać, no ale to mało efektowne to jest, powiedzmy. Więc troszeczkę sobie tego toreadora obiłem i teraz podjedziemy sobie do Los Santos Customs go naprawić. Więc wjeżdżamy. Ale przy wjeździe robimy transformację w ten oto sposób, widzicie? Zamieniłem się w łódkę i teraz ta moja postać kręci, kurde, i taki efekt mamy. Możemy sobie nim wyjechać teraz, ale nie robimy tego, bo będziemy dalej łódką, nie? Bez sensu. Więc sobie ten pojazd naprawiamy i zobaczcie, co się stało. Mamy z tyłu wyjęte te rzeczy, typu, no, te wiatraki. Mamy wyjęte skrzydła, powiedzmy, z tyłu takie dziadostwa też, ale normalnie możemy sobie jeździć. Więc zaraz sobie wyjadę, ale jeszcze zanim, to ja sobie, proszę państwa, zrobię taką akcję, że troszeczkę go przemaluję, żeby ładnie wyglądał na miniaturce. Więc kolorek, dajmy sobie jakiś taki właśnie żółty, pomarańczowy. Żółty jest ok, będzie się fajnie prezentować w miarę. Dodatkowy, gdzie jesteś, powiedz mi. Tu u dołu. To dajmy to na biało, nie? To wszystko po to, żeby miniaturka fajnie wyglądała. Jeszcze koniec, jeszcze pozwólcie, że jednak zmienię sobie jeszcze koła. Zamiast czarnych dam jakieś właśnie bardziej różowe. Niech będzie. Wszystko dla miniaturki. Więc zaraz, mam taki pojazd. I zobaczcie, że dalej mam wyjęte te dziadostwa z tyłu. I możemy sobie boosta używać, nie? Ale wciąż to nie jest taki efekt, jaki chcieliśmy uzyskać. Bo zobaczcie, że używałem boosta. No i ten boost się nam ładuje, nie? Mamy taki ciekawy pojazd. Ogólnie też muszę powiedzieć, o fajnie, pokażę znajomemu. Z tego co wiem, jak inny gracz was zobaczy, to będzie widział normalny pojazd. Wy tylko widzicie ten pojazd w taki sposób, nie? Więc dobra. Lecimy sobie w powietrzu. Spróbujmy boosta użyć. O, i zobaczcie, że niestety boost się nie ładuje. Musimy wylądować, żeby boost się zaczął dalej ładować. No, czyli, kurde, jeszcze coś musimy zrobić z tym naszym pojazdem. No i teraz co sobie zrobimy? Ale najpierw musimy znaleźć sobie jakąś fajną rampę, żeby móc wylecieć sobie w powietrze. Dlatego, że ten glitch na latanie ma taki minus, że bardzo trudno nam się tym pojazdem w powietrzu steruje, jakby co. Zaraz wam pokażę, dlaczego taki jest efekt. Ale najpierw rampa. Ej, zobaczcie, że ten pojazd może zahaczać tym czymś o inne pojazdy. Ostro. To nieźle zarysowany bok. Tu go podetnę. Piękne. U Jezus Maria. Dobra, więc tu jest pierwsza rampa i ona nas kieruje bardziej w stronę lotniska, czyli do krańca mapy. Blisko jest, więc my polecimy sobie bardziej w stronę Paleto Bay, powiedzmy. I to jest ta druga rampa. I z niej sobie skorzystamy. I teraz ustawmy się jakoś tutaj. Dobra, powiedzmy, że to jest w miarę okej. Zmieniamy tryb na pływający. No i możemy boosta sobie użyć. I jeszcze raz. Proszę bardzo, zobaczcie, ten boost cały czas mi się teraz ładuje, nie? Proszę bardzo. Możemy sobie lecieć. Coraz bardziej się wznosimy w powietrze. Możemy lekko tym manewrować. O, nie, już powoli sobie opadam. Unlucky, dobra, kurde. Więc, przypał trochę, ale spróbujemy jeszcze raz.
Mizera. Transformacja, szybki obrót. I teraz niestety tego glitcha musimy powtórzyć. Po naszym failu tego wiecie, latańska, musimy tego glitcha jeszcze raz odpalić. Czyli po prostu lecimy do Los Santos Customs i robimy dokładnie to samo. Więc powtórka, szybka. Jakby coś nie zaczaił schematu, to zaraz pokażę to jeszcze raz. Więc tak, podjeżdżamy, robimy sobie rozpęd, transformacja i jest ok, nie? W ten sposób. Teraz teleportacja, naprawiamy pojazd i wyjeżdżamy. Tyle starczy. Dobra, więc transformacja. No i boost. Dobra, teraz jestem bardziej wyprostowany. Dobra. No i lecimy, nie? W kosmos i jeszcze dalej. Cały czas będę spamował te E, zobaczymy jak szybko. Znaczy jak szybko, jak daleko uda mi się właśnie polecieć. Teraz jest efekt lepszy niż wcześniej. I chyba się jednak unoszę teraz. Ale kurde, nie zahaczył jakiś budynek, będzie przypał. Niestety. Jest duże takie prawdopodobieństwo. Chciałem zauważyć, dzisiaj nie jest 11. Nie! Dobra, spróbujemy bardziej polecieć tak troszeczkę pod kątem, że może kurde nie zahaczyć w ten budynek. Więc let's go! No tak, fajnie. Dobra, spróbujmy. No nie! Czemu? Kolejna próba. Ło! Dobra, teraz jestem wyprostowany. O, to będzie potężny wyskok. Spamowańsko. Cały czas napierdzielam. Może jeszcze bliżej klawiaturę dam, żeby było jeszcze lepiej słychać moją klawiaturkę. No, dawaj, 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 dawaj. I tak jest szybko, nie? Ten boost się ładuje, ale teraz chciałbyś jeszcze kurde szybciej, nie? F1 sobie nagramy. Oh yeah! Tak jest! To mi się podoba! Jestem wyżej niż Maze Bank. O nie, uderzę chyba. No niestety. Ale i tak efekt był niezły, nie? Już się przetransformowałem. Let's go! Obroty. No i cóż, dobra. Więc proszę Państwa, w ten sposób to działa. No, możecie się tym po prostu teraz pobawić, nie? Nic lepszego w GTA, nie ma nic do roboty teraz, więc tyle. Ja się z wami żegnam. Siemdarab, cześć. Elo!